Chyba na kolejną poprawę nie będzie miał okazji, bo nie wydaje mi się, żeby ta odległość dała mu kwalifikacje, nawet jeśli odpaść ma tylko 5 zawodników. Niko Kitasaho z Finlandii teraz. Też młodziutki zawodnik. Jest to jednoletni, niespełna jeszcze, bo 21 urodziny będzie obchodził za tydzień. No, blisko punktu K wylądował. Około 190 metrów. No i to może być jego rekord życiowy, najlepszy wynik w karierze, bo ten wynosi dotychczas 182 metry, a więc o 2 metry ten najlepszy rezultat w karierze poprawił. No tak, mamy tutaj w treningach startowało więcej zawodników oczywiście niż w kwalifikacjach. Wielu z nich poprawiało swoje rekordy.